Od poniedziałku w dębickich szkołach trwa strajk nauczycieli. Nie są prowadzone zajęcia edukacyjne, a garstka uczniów przechodząca do placówek uczestniczy w zajęciach opiekuńczych. Ta trudna sytuacja w oświacie nie ma jednak wpływu na zaplanowany na dzisiaj egzamin dla trzeciej klas gimnazjum i uczniowie już od rana w galowym wydaniu stawiają się gotowi do napisania testu. Nie denerwuję się przed testem. No trochę stres trzyma nas, ale powinniśmy sobie poradzić. Nie stresuję się. Myślę, że przez 3 lata nauki bardzo fajnie się już. Zdążyłam nauczyć się historii polskiego i wszystkich przedmiotów, myślę, że mi się uda. I to, co wypracowałam, to się okaże na teście. Dobrze. Ale niedobrze do kamery. Wszyscy dyrektorzy tych 4 naszych szkół, w których mieszczą się oddziały gimnazjalne, zadeklarowali gotowość do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych. Powołane zostały komisje egzaminacyjne, więc dzisiaj wszyscy gimnazjaliści przystąpią w mieście Dębicy do egzaminu gimnazjalnego. Egzamin trwa od dzisiaj, od środy do piątku i w te wszystkie dni wierzymy, że egzamin w naszym mieście się odbędzie. Łącznie na terenie miasta Dębicy powinno przystąpić do egzaminu 434 uczniów, w tym najwięcej w szkole podstawowej numer 3 w Dębicy, a więc w dawnym miejskim gimnazjum numer 2, gdzie do egzaminu powinno przystąpić 132 uczniów. Póki co nie wiadomo, kiedy konflikt nauczycieli i rządu zostanie rozwiązany. Strajk jest bezterminowy. Każdego dnia nauczyciele decydują, czy biorą w nim udział, czy nie. Jak potraktowani zostaną pedagodzy i czy ich postulaty zostaną przyjęte, będziemy sprawdzać na bieżąco. O wynikach negocjacji będziemy informować Państwa na naszym portalu.